dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem. To już kolejny filmik, w którym poruszam temat mojej przeprowadzki do Warszawy. Jeśli nie oglądaliście tego mojego poprzedniego vloga, w którym wszystko dokładnie powiedziałam, no to serdecznie zapraszam Was do nadrobienia, bo teraz ten temat będzie się dość często przewijał na moim Instagramie, w późniejszym czasie również na Instagramie, na kanale, w późniejszym czasie również na Instagramie. Na dzisiaj mam już kilka planów, między innymi basen i zakupy do nowego mieszkania, więc stwierdziłam, że zabiorę Was ze sobą, bo wiem, że wielu z Was jest tym tematem zainteresowanych. Mam już zgromadzone sporo takiego sprzętu domowego, różnych akcesoriów, na bieżąco chodzę sobie na przykład do TK Maxa, bo można tam znaleźć naprawdę fajne akcesoria, różne kuchenne i tym podobne, dekoracje, czy w H&M Home, czy w Zara Home. Także to wszystko stopniowo sobie kompletuję, ale dzisiaj wybieram się do IKEA, dlatego że tam po prostu są takie różne drobiazgi i w jednym miejscu można znaleźć naprawdę sporo różnych gadżetów. Ale dobra, nie będę się już rozgadywać, lecę zrobić sobie śniadanie i zbieram się. Wychodzę. Dzisiaj na śniadanie zrobię sobie waniliowe płatki ryżowe, ponieważ ostatnio się od nich totalnie uzależniłam. Miałam fazę na przeróżne owsianki typu Ciniminis, czy Ala Reese's, czy Ala Charlotka. Zresztą wszystkie moje kombinacje możecie znaleźć na moim profilu na Instagramie w wyróżnionej relacji Healthy. A dzisiaj właśnie mam ochotę na zjedzenie płatków ryżowych. Tutaj odmierzyłam sobie 50 gramów płatków. Tutaj mam 300 ml napoju roślinnego. Taka proporcja mi się sprawdza i taką też Wam polecam. I ja akurat używam tutaj migdałowego, ale to jest kwestia preferencji. Możecie użyć jakiegokolwiek chcecie, nie wiem, sojowego, owsianego, czy nawet z kaszy jaglanej, bo też próbowałam i jest świetne, albo zwykłego mleka. Tutaj mam nasiona chia, więc dodam sobie odrobinę. Będzie jeszcze skyr waniliowy, dlatego że ja uwielbiam skyry, zarówno ten naturalny, jak i tę wersję. I będę słodzić płatki ryżowe erytrytolem, czyli z takim zdrowszym zamiennikiem cukru. Nie musicie się go obawiać, ja w kuchni do słodzenia używam właściwie tylko jego i najlepiej mi się sprawdza, jest zerokaloryczny i naprawdę jest świetny. A jako dodatkowe źródło białka, które jest bardzo ważnym makroelementem w naszym organizmie, no oczywiście obok węglowodanów i tłuszczy, co zawsze powtarzam, ale często jest dostarczane w zbyt niskiej ilości, a szczególnie na dietach wegańskiej czy wegetariańskiej. Także ja dodaję ten proszek do przeróżnych posiłków na słodko, do koktajli, czy nawet do deserów. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć więcej na jego temat? Oprócz takich wartości prozdrowotnych ma przepyszny smak, co jest jego ogromną zaletą, dlatego że nadaje takiego cudownego aromatu posiłkom. Tak naprawdę zależnie od tego, jakiego smaku użyjecie. Ja mam na przykład jeszcze czekoladowy, karmelowy i smak mango, więc zależnie po prostu od preferencji dodaję do różnych owsianek, jaglanek, czy nawet do pancake'ów. Zresztą jeśli mnie obserwujecie dłużej, to znacie mnie i wiecie, jak ja bardzo kocham takie zdrowe przepisy. Ok, zaraz zagotuję napój migdałowy, dodam do niego płatki ryżowe i nasiona chia, a gdy całość zgęstnieje, dodam fit vanilla, skyr i erytrytol. Także zaczynam. Zaraz będę dodawać do moich płatków ryżowych owoce, a tymczasem chciałam Was jeszcze poinformować, że z kodem Planeta Stylu dostaniecie 45% zniżki na cały asortyment Natural Mojo, więc jeśli jesteście zainteresowani, to dodaję Wam link w opisie i możecie zdobyć takie swoje szejki i dodawać je do posiłków. I tak się prezentuje gotowe śniadanko, jest naprawdę przepyszne, więc polecam Wam spróbować. Jestem już na basenie w jednym z moich ulubionych hoteli w Lublinie. Mogę Wam tutaj też pokazać, o, sukienkę. Jest to ta z ostatniego letniego holu, z Zary. Taka delikatna, zwiewna. Zaraz lecę pływać, lubię sobie raz na jakiś czas zrobić taki dzień relaksu. You fall
Jesteśmy właśnie na obiedzie. Tutaj jest deska wegetariańska z różnymi pysznościami. A tutaj jest deska regionalna. Też przeróżne ciekawe rzeczy, także testujemy. Kochani, właśnie przyjechaliśmy do Ikei. I jestem też ja. Ela mnie nagrywa. I będziemy robić zakupy. Bye. Tak, i w ogóle załóż maseczkę, bo zaraz będzie pewnie Dobra. Trzeba. No, więc... Chcesz to? Chcesz to? Bardzo chcę, o dawaj, no. Jula będzie ubijać ziemniaczki. Szukam teraz jakichś garnków. Znalazłam takie ładne czarne, ale one mają pojedyncze dno i przez to łatwiej przypalają się rzeczy, więc chyba zdecyduję się jednak na takie klasyczne, ale z podwójnym dnem. Dobra, moi drodzy, mamy już takie akcesoria. Zobaczcie, już się zgromadziło ich dość sporo tutaj w koszyku. Nie wiem, czy mnie słychać, ale mam już patelnie, garnki, jakieś różne rzeczy tego typu. O, jest ta łopatka. Dzięki. W ogóle, zobaczcie, jak tutaj się wszystko zgrało kolorystycznie jak na razie. Jest naprawdę szaro, biało, srebrno. Mnie to osobiście satysfakcjonuje. Teraz jesteśmy na kubeczkach i innych akcesoriach. Ja dość sporo ładnych rzeczy znalazłam w TK Maxie, dlatego że tam są takie niepowtarzalne rzeczy, takie nietypowe. O, co to jest? Jakie to ładne. Na przykład znalazłam tam ostatnio bardzo ładne złote sztućce. To też wam pokażę w Home Decor Haul. Więc, no nie wiem, co to w ogóle jest. To jest tylko, że tak się przypina jakieś rzeczy używane. Aha. Rozumiem. No tak. Super. Dobra, teraz czas na poduszkę. Wybrałam taką z naturalnego puchu, ale biorę jeszcze jedną, tylko właśnie nie mogę jej znaleźć, więc dajcie mi chwilę. Dobra, także można powiedzieć, że zakupy już skończone. Tak to wygląda w końcowej fazie. Zobaczcie, cały koszyk. Mamy tutaj jakieś ręczniki, no przeróżne akcesoria. Nie będę wam teraz dokładnie pokazywać. Hejka. Wydaje mi się, że mamy już tutaj wszystko, co interesowało nas stricte z Ikei po prostu, bo resztę rzeczy znajdziemy w innych sklepach. Moi drodzy, ja już jestem w domu. Oj, snapuńko. Jakimś napójku. Zobaczcie, jaki słodziak do mnie przyszedł. Pocałowałabym cię, ale mam błyszczyk, wiesz? Chcę nią nie wyjść z pokoju? Nie? To połóż się ładnie. Połóż się ładnie. No. No i straciłam wątek. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że zaplanowałam sobie dwa odcinki Home Decor Haul, bo nie chciałam, żeby jeden trwał w nieskończoność, bo i tak nikt by go nie obejrzał do końca, więc wolę je podzielić. W pierwszej części będą takie akcesoria kuchenne, do jadalni, w drugiej jakieś ozdoby czy rzeczy do łazienki, do sypialni, taki miszmasz, więc mam nadzieję, że coś takiego wam odpowiada. Co więcej, z takich organizacyjnych rzeczy, które mogę wam powiedzieć, to ten filmik pojawi się prawdopodobnie w weekend, a po weekendzie w poniedziałek po raz pierwszy jakby wejdę do mieszkania z rzeczami, czyli będę po prostu się wprowadzać. Bardzo się cieszę, chociaż jest taki maleńki stresik, bo jednak jest to dla mnie nowa sytuacja. Nie wiem, nie potrafię sobie nawet tego tak do końca wyobrazić. Jakoś staram się sobie to ułożyć w głowie, ale dla mnie to jest taka abstrakcja. Nie pomyślałabym, że ten czas minie tak szybko i że już przyjdzie czas studiów, samodzielnego mieszkania. To jest niesamowite i cieszę się też, że będziemy w tym razem, że będę mogła się dzielić z wami moją pozytywną energią, pokazywać wam takie elementy z mojego codziennego życia w nieco innej formie, dlatego że no jednak myślę, że troszkę się zmieni, także no cóż.
piesek mi cały czas przeszkadza. Będę musiała zorganizować wszystkie rzeczy, sprawdzić, co chcę ze sobą zabrać, a co zostawić w moim domu rodzinnym, bo wiadomo, nie będę zabierała wszystkiego, bo to zupełnie mija się z celem. Ja tutaj w dalszym ciągu też będę często bywać, tym bardziej, że nie wiem, jak potoczy się sytuacja z koronawirusem i czy będę miała zajęcia stacjonarnie czy online. Jeśli będą to zajęcia online, to z całą pewnością to troszeczkę zaburzy mi ten schemat, do którego zdążyłam się tak przyzwyczaić, czyli do takiego codziennego mieszkania w Warszawie. Nie wiem. Sytuacja zmienia się dość dynamicznie, dlatego na razie nie chcę nic spekulować. To jest taki jeszcze znak zapytania. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się spodobał i takie zakupy ze mną były dla Was czymś ciekawym. Jeśli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę, żeby mnie zmotywować do dalszego nagrywania. Jest mi niezmiernie miło, że tak ciepło przyjęliście informacje o mojej przeprowadzce. Bardzo, bardzo się cieszę. Wpadajcie też na mojego Instagrama, by być na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje, sprawdzać różne nowe foty. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, do zobaczenia. Out of those crazy thoughts.